Dzień dobry, Katarzyna Jutmarkiewicz. to jest program 8,5. Dzisiaj nietypowo w teatrze Polonia, a ze mną jest gość szczególny, pani Krystyna Janda. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Krystyno, jak to się stało, że w teatrze Polonia pojawił się Bóg i do widzów przemówił Woody Allen we własnej osobie? Znaczy, o tym tekście myślałam od dawna, bo jestem wielbicielką twórczości Woody Allena. Mhm. E, przede wszystkim. E, tych wszystkich rzeczy, które, znaczy opowiadań, najpierw opowiadań. Zawsze zachwycałam się jego opowiadaniami, myślałam e, o tym, żeby je jakoś przełożyć. Potem przeczytałam te utwory, które napisał na scenę i postanowiłam, że Bóg będzie jednym z tytułów na dużej scenie w Polonii, kiedy otwieraliśmy teatr, od razu wiedziałam, że to że to będzie Bóg. E, I e, no, od razu jest to tak napisane, że w telefonie odzywa się autor, czyli Woody Allen. Pomyślałam sobie, że to jest, że powinien Woody Allen to nagrać, ale ponieważ zrobiłam skróty w tej sztuce, więc poprosiłam o nagranie z moimi skrótami. Jakież <ścoughs> było moje zdumienie, kiedy rzeczywiście przyszło nagranie bez tych kwestii, które skreśliłam. I w ogóle bez komentarza, bez żadnego, bez żadnej uwagi. Po czym agent Woody Allena, kiedy był tutaj Woody Allen z koncertem, przyszedł, obejrzał utwór. Naprawdę? <grafy> tak. Żeby zobaczyć, myśmy to grali dość długo, myśmy to zagrali 140 chyba, 100 ileś razy. To była wieloobsadowa sztuka z taką nadmuchiwaną dekoracją, całą taką z takiego jakby komiksu, cała dekoracja była taka jakby, z takiej, wszystkie meble były dmuchane, kolorowe, bardzo e, lubiliśmy to grać. I publiczność to uwielbiała, publiczność bardzo lubi te zabawy takie interakcyjne, a tam jest w tej sztuce dość dużo tego. E, no i zbawiliśmy no się świetnie. I co? Skomentował sztukę? Skomentował to, co zobaczył? Tak, to znaczy, podziękował nas i sobie poszedł. Pewnie opowiedział panu Alenowi, co zobaczył, i tyle. Mm -hmm. Co panią inspiruje, Budim Elenie? Nie, przede wszystkim ja uwielbiam to poczucie humoru i ten, i ten stosunek do świata i wszystkiego, co się zdarza. Tak zwane opowiadanie ogólnych rzeczy przez szczegół, bo on zawsze tak robi, że jakby detalem opowiadał o wszechświecie, że nie odwrotnie, tylko dokładnie zawsze tak. Zawsze tak, że każde zdanie, które pisze, każda myśl, którą z której się zwierza jest mi bardzo, bardzo bliska i pewnie wielu ludziom. Brak napuszenia, brak małostkowości, brak. A jeżeli jest małostkowość, to kpina z własnej małostkowości, autoironia, kpina z, z, z własnej małości w ogóle, a za tym jest coś naprawdę taka jakaś rozdzierająca, rozdzierająca rana, jakaś rozdzierająca jakaś czarna otchłań jakiegoś lęku? Nie wiem, ja to czuję i dokładnie rozumiem. Jak to jest, że nas urzekają te postacie Alena, które są takie trochę nieporadne, takie trochę hipochondryczne, trochę flegmatyczne, co w nich urzeka. Co może w no Właśnie kimś to, że są urzeka? takie, Bo że są prawdziwe. takie, że się sobą zajmują, że są słabe, że są bezbronne ale wszystkie te postaci są szalenie inteligentne. A kiedy odkryła Pani dla siebie Woody'ego Allena? Od czego się zaczęło? Od filmu, od tekstu, od muzyki? Nie, od filmu chyba. Wszystko zaczęło się od filmu. Potem były wszystkie ukochane filmy. Takie ukochane, z którymi się w ogóle nie mogłam potem rozstać. Z Manhattanem, z Annie Hall, z, z Hanna i jej siostry. Chciałam bardzo, to akurat chciałam zrobić bardzo w teatrze. Chciałabym ten scenariusz... By stawić w teatrze, bo on się świetnie czułby na scenie. Myślę, że Woody ale jest prawdziwie niewymuszony. To znaczy, że mamy uczucie, że jest to wszystko z rozbawienia, z, takiego, z takiej potrzeby absolutnie elementarnej. Tak jak jedzenie, jak spanie, jak picie, tak Woody Allen robi filmy, pisze, opowiada, gra muzykę, lepiej, gorzej, ale po prostu tak żyje, tak, tak tworzy, jak oddycha. I to jest wielka ulga, ponieważ. Żyjemy w epoce, w której strasznie świat się wysila, żeby coś stworzyć. Strasznie twórcy się muszą namozolić, namęczyć. Awangarda jest wymuszona, wszystko jest wymuszone. Jakieś takie, czujemy jakiś, jakiś napór, żeby osiągnąć sukces, żeby coś opowiedzieć inaczej, oryginalniej, e, głębiej, e, bardziej nie wiem, niespodziewanie. Udealena tego w ogóle nie ma. Po prostu Allen jest jedyny, są, jest, są, jest klasą sam dla siebie, jest jedyny w swoim rodzaju, z nikim się nie ściga. Lekceważy język opowiadania w filmie, opowiada tak, jak mu akurat pasuje. To jak kamera porusza się w jego filmach, to jest po prostu zaprzeczeniem wszystkich teorii, e, wszelkich, e, wszelkich e, m, e, przykładów na najwspanialsze ujęcia, ponieważ Wiadomo, że u niego w filmie czasem ujęcie trwa długo, kamera w ogóle nie, nie ma zbliżeń, wszystko jest w ogólnym planie sfotografowane. Wszyscy siedzą twarzą do ekranu, tak jak, tak jak na scenie. W ogóle się nie przejmuje stylizacją się nie przyjmuje tym Najważniejsze jest to, żeby coś opowiedzieć, co mu przyszło do głowy. Ponieważ on nie gra, on nie jest aktorem, to jest genialne, jak on gra, bo on gra, a jednocześnie bierze to w nawias, jednocześnie mruga do widza, że on to gra i że on to napisał i że to... on ma taki specjalny sposób mówienia na ekranie, taki, taki jakby nie do końca <śmówiąc> zobowiązujący. <śmów> <śmów> Jakie kolory się Pani kojarzą z filmami Elena? Jakie twarze? Jakie kolory, jakie obrazy? Mm, nie wiem. Nie wiem, te ostatnie filmy są takie, jakby oddają charakter miast, mm -hmm. ale, ale, ale nie wiem. Mnie się raczej kojarzy kadrowanie inne. To znaczy, że nie to, co nam się wydaje, że jest najważniejsze, jest w centrum ekranu, tylko to, co ważne u niego, często bywa gdzieś, gdzieś na, w kadrze, na boku. A on fotografuje coś innego. Uwielbiam te jego nieruchome kadry, gdzie jest jakby w, w tej przestrzeni kadrowej nic się nie dzieje, a w przestrzeni pozakadrowej dzieje, dzieje się wszystko i działa na naszą wyobraźnię. Uwielbiam te jego pomysły niekonwencjonalne jak coś pokazać, jak coś, jak coś sfotografować. Te takie kamery jadące, gdzie bohaterzy zostają gdzieś za kamerą, a kamera gdzieś idzie, nie wiadomo gdzie, pokazuje coś dookoła, a my i tak jesteśmy cały czas z meritum sprawy. A gdyby zadzwonił i powiedział pani Krystyno, mam rolę w nowym filmie? To Boże, kochany, bardzo by było miło, tylko musiałabym zagrać po francusku albo po niemiecku, bo po angielsku bym chyba nie umiała. No nic, w takim razie tego pani życzę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję.